Witajcie z tej strony Grzybson Gaming. Witam was dzisiaj znowu z Minecrafta, ale tym razem niecodziennie. Do tej pory na moim kanale głościły głównie modyfikacje do Minecrafta, ale dzisiaj jesteśmy na serwerze typu OneBlock, coś podobnego do Skyblocka, tyle że moim zdaniem o wiele ciekawszego. Dzisiaj wam zaprezentuję serwer, na jakim gram. Chciałbym wam go z całego serca polecić. Jest to oczywiście polski serwer non-premium, także każdy z was powinien mieć do niego dostęp. A trybem, do którego, który chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, jak widzicie, mamy tutaj dużo trybów, ale najciekawszym jest właśnie tryb OneBlock, na którym gra, jak widzicie, najwięcej osób. Moim zdaniem jest to taka optymalna liczba osób. W najlepszych momentach gra nawet do 80 osób. Myślę, że to jest przyzwoita ilość, tak żeby co chwila coś się działo na czacie, ale z drugiej strony nie było spamu i też nie było jakichś zbytnich lagów. Także wejdźmy sobie na ten OneBlock. Dzisiaj chciałbym wam troszeczkę zaprezentować, jak działa ten serwer. Myślę, że będzie to taki lekki poradnik. Pokażę wam, jak na początku zarobić swoje pierwsze pieniądze, żeby zacząć rozbudowywać się, inwestować i po prostu tworzyć własny świat na wyspie. No to tutaj mamy oczywiście nasz spawn. Pierwszy raz powinniśmy się zrespić bodajże tutaj. Oczywiście mamy tutaj potrzebne komendy, pomoc, menu, warp info. Mamy tutaj najpotrzebniejsze komendy, mamy tutaj teleportację bossy i inne tego typu rzeczy. Niestety teraz dość dużo osób respi właśnie bossy, dlatego mam takie lagi. Nie wiem zbytnio, ile mam pingu, bo niestety tutaj to nie pokazuje, ile mam pingu, no ale na pewno troszkę mam. No i niestety mnie wywaliło aż z serwera. No i niestety serwer jest na Aternosie, co prawda płatnym Aternosie, ale nadal Aternos ten o tej porze dnia działa tak sobie. Widzicie, w otchłani też jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Myślę, że większość, którzy grali wcześniej na jakichś skyblockach, będzie ogarniało. Polecam sobie zajrzeć właśnie do tej wystawki, gdzie tu są najciekawsze rzeczy. Tutaj mamy strefę VIP. Zachęcam was również do kupienia VIP-a, no bo on dość jednak sporo daje. No i znowu mam cofki, fajnie, świetnie, nie da się nawet wam pokazać serwera. Tutaj jak chodzimy dalej, mamy takiego pana, który teleportuje nas do... Tak naprawdę mamy tutaj wszystkie warpy i tutaj mamy oczywiście skrzynki VIP, z których mogą nam polecieć fajne tanki. Tutaj na przykład jest beacon, 10% szansy. Dzisiaj wam zaprezentuję takie ciekawsze warpy. Myślę, że warto sobie zacząć z warpów od... wydaje mi się, że warp... rybak. Jest to dość fajna praca, wystarczy nam na zarobienie pierwszych pieniędzy, patyki. No i możemy sobie kupić właśnie wędkę. Jak widzicie, tutaj za 250 mamy wędkę i możemy już łowić. Ja mam troszkę tutaj zenchantowaną wędkę, pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Tylko musimy chwilę poczekać. Trochę zenchantowana, więc będzie szybciej. Na pewno coś szybciej złowimy. Może nie. O, dobra, jest ryba. Jak widzicie, mamy tutaj 10 kilo salomonu. I teraz, czyli chyba pstrąga. Wystarczy, że podejdziemy do tego NPC-a, włożymy tę rybkę tutaj i możemy ją sprzedać za 99. Widzicie? Dosłownie jedna rybka i już mamy 100 kasy, więc to jest naprawdę fajny biznes. Tutaj na tym warpie jeszcze polecam, mamy tutaj, jak widzicie, skina Geralta. Jest to mob areny, też bardzo fajna rzecz. Mamy obecnie 3 arenki.
Zaczynamy od tej najłatwiejszej, czyli Aztek. Ja wam pokażę, jak ona wygląda. Każdy zaczyna właśnie od tej arenki. Jak widzicie, tutaj już ktoś jest. I żeby przejść do wyższych arenek, trzeba zrobić tutaj oto takie zadanie od tego NPC-ta, czyli zlikwidować 250 takich tygrysków. Na kolejne zadanie, kolejne likwidacje, no i tak trafiamy do najwyższej arenki. Warto zaznaczyć, że tu co jakiś czas respi się boss z tych właśnie małych tygrysków, który daje dość fajne itemki, które gracze pożądają i skupują za dość wysokie ceny, więc warto tutaj czasami naprawdę posiedzieć. Dodatkowo dropią nam też takie liście z tych tygrysków, takie liście bonsai, które możemy wymienić na klucz. No i tutaj właśnie możemy właśnie znaleźć, z tego kluczu wydropić ciekawe itemki. Przejdźmy jednak dalej. Co tu jeszcze warto wiedzieć o tym serwerze na początek? Na razie wam przedstawiam to, co jest na spawnie, potem dopiero zajmę się wyspą, bo wyspa to jest zupełnie co innego. Tutaj koło spawnu mamy rynek. Tutaj mamy rynek graczy, czyli miejsce, gdzie gracze wystawiają itemy na sprzedaż i możemy tu sobie własne itemy wystawić. Ja to na przykład zaprezentuję na podstawie kości. To było, wpisujemy komendę ach, ilość i z tego co wiem cena. Albo poczekajcie, rynek help. Ach, za 100. Tak czy siak, tutaj jest dużo administracji, więc myślę, że wam w tym pomoże. Ja oczywiście, ja na tym serwerze gram zaledwie od 4 dni, ale do tej pory się naprawdę świetnie bawię, więc polecam. No i u tych NPC-ów możemy sobie właśnie na przykład bilet do banku, możemy zrobić napad do bank. Na bank mamy tutaj wiele bossów. Dzisiaj wam tego niestety nie pokażę, może w przyszłych odcinkach, bo jeszcze nie jestem gotowy, żeby iść na jakieś bossy. Jak widzicie, mamy tutaj też takie dość mocne itemki. Na przykład Prot 4, jak widzicie, buty, które dają efekt speeda. Możemy też za itemki z minibossów i zdobywać klucze do skrzynek premium tak naprawdę, bo można je też kupić za prawdziwe pieniądze. No i mamy naprawdę dużo tego. Jak widzicie, tutaj jest wszyscy, każdy inny boss. Takie bossy mamy. Dość dużo jest tutaj tych bossów i dropią też one bardzo fajne itemki. Tutaj mamy boss Tytana, tutaj mamy Cerbera, ale w zasadzie Cerebera, więc no tutaj też tego jest dużo. A no to teraz myślę, że możemy przejść na wyspę. Żeby stworzyć wyspę, no to Island. Za pierwszym razem nam się stworzy wyspa. Uprawnienia członków wyspy, ustawienia wyspy, ulepszania wyspy. To jest naprawdę fajna opcja. Możemy ulepszać naszą wyspę za pieniądze, na przykład zwiększyć liczbę dropu z mobów albo zwiększyć szybkość działania spawnerów. Jest to naprawdę fajne. Możemy zwiększać rozmiar naszej wyspy, możemy zwiększać limit członków, hopperów, no i wzrost plonów, jak szybko plony rosną. Co ty pan chce? Co chcesz? Co chcesz? Rzucić ci coś? Masz chlebak. Masz chlebak. Ale ja na razie przeteleportuję się na wyspę i pokażę wam, jak to działa. Kolejnym ważnym elementem to jest na razie moja wyspa. Na razie dość skromna, jak widzicie. Mam tutaj właśnie postawionego miniona. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Są tutaj miniony jak na Hypixelu, tyle że czymś się one różnią. A różnią się one mniej więcej tym, o właśnie wykopał w trakcie nagrywania 3 emsy, że te miniony niestety, no niestety, wymagają, aby je karmić. Karmimy miniony chlebem, dlatego tutaj ta wielka farma właśnie pszenicy. Karmimy je chlebem, no i też one mają zdrowie. Jeśli spadnie im poziom jedzenia do minimum, czyli do zera, tracą zdrowie. I wtedy już przestają pracować, przestają kopać i wtedy są już w ogóle nieopłacalne. Dlatego trzeba je codziennie karmić i wszystko powinno być ok. Jak widzicie, on dość na razie jest na niskim levelu, wolno pracuje. Ja tu jeszcze na swojej wyspie mam golemiarkę.
Możecie usłyszeć od graczy, że jest to najpopularniejszy i chyba najbardziej opłacalna rzecz na serwerze, jeśli chodzi o ekspiarkę mobów. I widzicie, fajnie sobie wpada tam do lawy. Naprawdę fajnie to działa. Tutaj minion już zaczyna pracować. Troszkę to daje, więc na początek polecam właśnie inwestować w golemiarki. A jak w ogóle najlepiej zarabiać swoje pierwsze pieniądze? Najlepiej moim zdaniem na początku z otchłani itemki brać, bo jednak otchłań to jest otchłań. Widzicie, mamy tutaj takie podstawowe itemki, dzięki którym będziemy mogli iść na właśnie te areny, na których z bossów wydropimy inne itemy. Ważną komendą jest też również sklep. Sklep, w którym mamy tak naprawdę wszystko. Mamy spawnery od spawnerów mobów. Jak widzicie, mamy najdroższy, ale i najbardziej rentowny jest spawner golemów. Mamy sklep dekoracyjny z dekoracjami, ale to już w ogóle inna bajka. Mamy spawnery bloków, to jest w sumie dość ciekawe. Jeszcze tego nie testowałem, ale myślę, że niedługo kupię jakiś spawner bloków. Od węgla aż do debris czy emeraldów. Dalej mamy sklep itemów. Tutaj mamy tak naprawdę wszystkie itemy od Minecrafta 1.17.2. Możemy je kupić, sprzedać nie wszystkie, ale praktycznie wszystko kupić. Od bloków, jak widzicie, prawie wszystkie bloki. Tutaj jeszcze więcej bloków, tutaj jeszcze więcej bloków. Nowe itemy z 1.17.2, mamy farmy, jedzenie, naprawdę jest tego dużo, możemy wszystko kupić, wszystko sprzedać, surowce, to jest po prostu taki sklep, gdzie sprzedajemy i kupujemy itemy, które są nam potrzebne. Tu mamy statystyki, dalej nie wiem jak tu powrócić, więc odpalę jeszcze raz sklep. Dalej mamy sklep towarzyszy. Są to takie latające za nami stworzenia, które dają różne bonusy. Jak widzicie, rekin na przykład zwiększa prędkość w wodzie, żelazny golem szansa na wyrzucenie wrogów w górę, zwiększa szybkość, to jest bardzo fajny mobek, albo enderman też bardzo fajnie, biznesman też jest bardzo fajny na dostanie pieniędzy co 15 minut, bogactwo rośnie wraz z masą. Więc chyba też to spróbuję w sumie. Dalej, co mamy? Zakup towarzyszy, możemy ulepszać umiejętności naszych towarzyszy również. Ulepszanie, ja na razie nie mam żadnych towarzyszy. A tutaj mamy, co tu mamy w sumie? Posiadanie towarzysze. Twój aktualny towarzysz został usunięty. To miałem jakiegoś aktualnego towarzysza? Nieważne. Dalej mamy jeszcze sklep Okoin. Czyli takie coiny, które dostajemy za różne eventy i zagranie na serwerze. Za niego też możemy kupić różne rzeczy, na przykład klucze do tych skrzynek premium. Możemy kupić nawet rangę VIP, Nether Star czy inne tego typu rzeczy, jak widzicie. Możemy kupić Turbo Drop czy jakiś ulepszony nick. To mniej więcej tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze komendy na początek. Wraz z kolejnymi odcinkami będę wam pokazał coraz więcej i będziemy się skupiać na poszczególnych rzeczach. Jak widzicie, mój minion już dołożył tutaj 3 bloki emeraldów, więc jednak on coś pracuje. Teraz pokażę wam najłatwiejszy sposób na zarabianie na początek. Wystarczy, że wpiszemy eSwarp. O, na razie niestety nie ma go na serwerze, co za pech. Może ten będzie. Ludzie na swoich wyspach mają coś takiego jak zarabiarki. Mówimy tutaj o ludziach bardzo bogatych, którzy mają duże golemiarki, tam najczęściej 20-30 spawnerów. I tak naprawdę kupujemy od nich żelazo z tych golemiarek taniej i potem sprzedajemy drożej. Właśnie chciałem wam to pokazać, ale nie wiem czy będę mógł. Ta wyspa nie jest otwarta dla publiczności. Nie zawsze te zarabiarki działają, bo ludzie robią sobie oczywiście przerwy techniczne, przebudowują je, albo jak ich nie ma na serwerze, no to niestety nie możemy się tepnąć na ich wyspę, co też jest no dość niefajne.
Ale tak jak mówię, działa to mniej więcej tak, że są tam skrzynki, z których kupujemy 32 żelaza, przykładowo za 100 dolarów, które potem na sklepiku możemy sprzedać za 320, czyli z dość dużym procentem zysków. Ja mam właśnie tutaj troszkę żelaza, pokażę wam właśnie, sprzedałem właśnie je za 2500. To jest na początek naprawdę chyba jeden z najlepszych sposobów na zarabianie, by inwestować potem w swoją golemiarkę, bo jest chyba ona jedna z tutaj z najciekawszych rzeczy. A jak zdobyć? Otóż itemki takie jak ja tutaj mam, Kilo Bogdana, Szabla Piracka, Motyka, moim zdaniem Elytra, moim zdaniem najlepiej tutaj, ja swoje itemy zdobyłem kampion przy tych skrzynkach, gdy jakiś VIP otwierał skrzynki, rzeczy, które już miał, mi wyrzucał, więc naprawdę miło z jego strony, do tej pory to mile wspominam. Nawet dostałem kiedyś, ludzie czasami rzucają kluczyki, rzucają, lepsi gracze rzucają itemy, które dla nich są słabe, a dla nas będą bardzo pożyteczne na początek gry, więc warto tu od czasu do czasu zajrzeć na tego spawna i się pokręcić. Myślę, że pokrótce wam pokazałem najciekawsze rzeczy. Jeszcze tutaj się przeniosę na Warp Mordor. Warp Mordor jest to miejsce, w którym respią się praktycznie wszystkie bossy. Jak widzicie tam coś, no taka arenka, na której respią się wszystkie bossy. Ja na razie nie chcę na nią schodzić, bo nie chcę umierać. Warto pamiętać, że, bo ja się na tym na początku wywaliłem, że na bossach tracimy itemy, na arenkach z mobami też tracimy itemki. Nawet na wyspie, jak zdedamy od moba albo od lawy przykładowo, to również tracimy itemki, więc... Ale na przykład jak spadniemy sobie, pokażę wam, to tepa nas z powrotem na wyspę. Więc tutaj nic ciekawe, no po prostu to warto wiedzieć. Naprawdę też jest administracja bardzo pomocna. Akurat mamy na serwerze helpera i czatownika. Obie te osoby są bardzo pomocne. W ogóle administracja tutaj jest bardzo miła, ludzie również też. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą, jakbym chciałbym wam pokazać, to jest to, że mamy tutaj taki generator. Jak klikniemy na niego lewym, no to mamy właśnie generator, poziomy generatora. Możemy tutaj sobie wybrać biom, z jakiego chcemy. O, ty zombie z łopatą na mnie. Jak widzicie, możemy ulepszać nasz generator, ulepszenie dropu, dodatkowy drop, czy ulepszenie expa za kopanie. Albo spawn mobów, właśnie za coiny możemy sobie ulepszyć, że będą nam się spawnić tutaj z tego generatora różne ciekawe moby. Ja wam pokażę, jak ten generator działa, tylko no po prostu respią nam się tutaj randomowe bloki. Jak widzicie, lever pierwszy, no jest tego dość dużo, same na razie drewno, dajcie mi jakiś metal. O właśnie, te eventy też są bardzo fajne. KSFPFQD. O, udało mi się wygrać event na szybkie palce. Akurat na odcinku, więc dość spoko. Dostałem 1500 kasy, 8 coinów, no i 5 diamentów, więc całkiem spoko. Bardzo, to są takie bardzo szybkie, przyzwoite eventy, jak widzicie. Tutaj różnych tych rzeczy dropi. Polecam sobie to właśnie kopać, jak wam brakuje bloków czy czegokolwiek. I myślę, że na dzisiejszy odcinek, na prezentację taką powierzchowną całego serwera. Tak jak mówiłem, gram na razie na nim niedługo. Wraz z czasem powinienem wam pokazać, skupić się na niektórych rzeczach i pokazać wam tego więcej. Ale na dziś się już z wami żegnam. Czołem, cześć i pa, pa.